Halo, jest tam kto? Udało mi się przemycić tutaj te kasety i nagrywam teraz to. Czuję, że podali mi coś tutaj w tym ośrodku i jakbym przestała być na kilka godzin sobą, jakby ktoś zajmował moje ciało. Ja nie wiem, co się stało, ale pamiętam jego twarz tak wyraźnie. On tu był i mówił coś do mnie. Szedł do mnie, a ja uciekłam. Nie rozumiem tego. Co się tutaj do cholery dzieje? Pomóżcie mi, proszę. Ja czuję, jakby była coraz bardziej słaba. Ja nie rozumiem, co się stało. Nie wiem nawet, kim jestem. Co ja tu robię? Gdzie jest moja rodzina? Czy mam rodzinę? Jak ja się tutaj znalazłam? Nie umiem odpowiedzieć na żadne pytanie. Nie wiem nawet, jak się nazywam. Może zrobiłam w życiu coś bardzo złego, dlatego tutaj trafiłam. Nie wiem. Boję się zapytać. Jednak myślę, że nawet gdybym zapytała, to i tak nikt by mi nie odpowiedział. Wszyscy są tutaj tacy sami. Patrzą na ciebie z taką pogardą. Jakbyś była jakimś potworem, który zabił ich dziecko. A tak naprawdę jesteś zagubioną osobą, która nie wie, co złego w życiu uczyniła, ale chciałaby to naprawić. Jednak nikt nie daje ci takiej możliwości, ponieważ wszyscy milczą. Milczą jak grób, jakby już byli martwi. Już chyba wolałabym naprawdę porozmawiać z martwymi niż z tymi żywymi. Coraz mniej rozumiem, co się dzieje wokół mnie. Nie rozumiem tych białych ścian, takich wyblakłych mebli. Czy istnieją inne kolory? Czy świat naprawdę jest taki zły? Czy naprawdę składa się z takich wyblakłych kolorów? Jak wygląda szczęście? Może ty mi odpowiesz. Bo ja nie wiem. Nie rozumiem tego słowa. Nie ma go w moim słowniku. Czy powinnam przestać? Marzenia? Co to takiego? Jakaś książka? Nie mamy tutaj książek. Mamy lekarstwo. Wmawiają nam, że jest dobrze, ale tak naprawdę nie jest.